Dzień dobry Państwu. Witam Was na ostatnim już spotkaniu Mistrzowskiej Szkoły Krótkiej Formy Literackiej Wolnych Lektur. Ja nazywam się Aleksandra Kopeć-Gryz, a ze mną jest Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Wolne Lektury, bibliotekarz cyfrowy, poeta, który poprowadzi dla Was dzisiejszy wykład krótko o prawie autorskim. Przed nami godzinne spotkanie. Potem zrobimy sobie 10 minut przerwy i zaproszę Państwa pod ten drugi link, który dostaliście w mailu. Ja go też przypomnę tutaj na czacie. Podczas każdej części, tak na ostatnie 10-7 minut, zrobimy sobie pytania. Jeżeli macie Państwo jakieś właśnie pytania, to zapraszam, żeby zadać je na czacie. Ja przekażę je Jarkowi. No i cóż, zapraszam do wysłuchania, do oglądania. Przypomnę jeszcze, że partnerem projektu jest Fundacja Lotto imienia Haliny Konopackiej i oddaję Jarkowi głos. Jarku? Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Jak pewnie już wszyscy usłyszeliśmy, jestem bibliotekarzem, jestem poetą, byłem dziennikarzem przez bardzo długi czas, natomiast nie byłem nigdy prawnikiem. Jestem więc tylko użytkownikiem prawa autorskiego, podobnie jak wy, jak wszyscy jesteśmy użytkownikami prawa autorskiego. Użytkownikiem dosyć zainteresowanym prawem autorskim i sporo czasu w życiu poświęciłem prawu autorskiemu, no ale jednak niewykształconym prawnikiem i dlatego proszę wszystko, co dzisiaj powiem, brać z dystansem, podejrzliwie, proszę sprawdzać mnie. Ja z przyjemnością będę wszystkie uwagi przyjmę, jeżeli gdziekolwiek tylko popełnię jakikolwiek błąd merytoryczny. No i przede wszystkim proszę nie traktować tego dzisiejszego wykładu jako porady prawnej. Celem tego wykładu jest tak naprawdę zapoznanie wszystkich Was z podstawową terminologią związaną z prawem autorskim, ze zrozumieniem podstawowych pojęć i podstawowych zasad. Po co? Po to, żeby czytając umowę wydawniczą, żeby wiedzieć, na co zwracać uwagę, wiedzieć, gdzie mogą być haczyki, gdzie czają się problemy, żeby wiedzieć, jakie pytania zadać prawnikowi, z którym będziecie się konsultować, kiedy tej konsultacji będziecie potrzebować. Więc jakby należy to traktować tylko na tym poziomie. Postaram się także opowiedzieć kilka ciekawostek na temat prawa autorskiego i mam nadzieję, że będziemy się tutaj wszyscy dobrze bawić. Zacznijmy od historii prawa autorskiego, bo prawo autorskie jest tak naprawdę bardzo, bardzo świeżym wynalazkiem. O ile przyjąć, że historia cywilizacji liczy 10 tysięcy lat, to jest już taka szerokie ramy, od co najmniej 3 tysięcy lat mamy pismo, w związku z czym zapisujemy rzeczy, te rzeczy pojawiają się na tabliczkach, na kartkach, tak, na zwojach, to prawo autorskie tak naprawdę pojawiło się jako w takiej nowożytnej formie dopiero w XIX wieku. Prawo rzymskie w ogóle czegoś takiego jak prawo autorskie albo nawet czegoś zbliżonego nie zna. Prawo żydowskie i tradycja żydowska zna wyłącznie rozpoznanie autorstwa. Przykłada do tej kwestii ogromne znaczenie, żeby pamiętać, kto co powiedział, kto co napisał, żeby za każdym razem starannie te źródła słów podać i przekazać dalej. To jest zresztą coś, co do dzisiaj jest niesłychanie mocne, szczególnie w Europie. Jest to ta potrzeba pokazania, kim jest autor, kto to powiedział, kto to zrobił. Potem jak będziemy omawiać różnice między systemem prawnym europejskim a amerykańskim, to się okaże, że w Ameryce mają trochę inaczej. I kiedy pojawiło się w ogóle pierwsze prawa związane z obrotem książką, obrotem treści publikowanych i kopiowanych? To pojawi dopiero po pojawieniu się prasy drukarskiej. I pojawiło się te regulacje w formie przywilejów drukarskich. W późnym średniowieczu
drukarze zaczęli działać na zachodzie Europy, a kiedy przyszła reformacja, nagle się okazało, że ta swoboda drukowania, z której zresztą reformacja wynikała, tak zaczyna być dla niektórych władców, dla Kościoła pewnym problemem. I zaczęto próbować regulować obieg treści poprzez przywileje drukarskie, tak jak na przykład statut świętej Anny w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie, gdzie używano tej legislacji przede wszystkim po to, żeby uniemożliwić rozprowadzanie tej obrzydliwej katolickiej propagandy, ponieważ przecież mamy swój własny kościół anglikański, ale właśnie w zamian za ten zakaz rozpowszechniania tekstów, które prawdopodobnie można by było sprzedać ze zyskiem, drukarze dostali przywileje związane z tym, że jeżeli drukarz drukuje jakąś książkę, no to nie wolno innym jemu konkurować, co zwiększało zyski drukarza. I to mówimy tutaj o końcu XVI wieku, początku XVII wieku. I co się zmieniło? Kiedy ta idea, że to prawo autorskie może być, że to czymś innym niż prawem, niż przywilejem drukarskim, że może być przywilejem autora, a nie drukarza, to się pojawiło tak naprawdę w oświeceniu dopiero. Oświecenie, które przyniosło ogromne zmiany w kulturze europejskiej, przede wszystkim wprowadziło kategorię, która przed oświeceniem nie była aż tak ważna, kategorię oryginalności dzieła, jako wyróżnika jakości dzieła. I dopiero w oświeceniu ta oryginalność stała się miarą, według której dzieło mierzono, jego wartość. Wcześniej wartość dzieła określało na przykład przybliżenie do wyobrażonego ideału, tak? Doskonałe odtworzenie form było niezmiernie cenione. I oczywiście to był proces, tak? Ten proces zaczął się w baroku, gdzie pojawiły się pojęcia concepto czy ingenio, ale oświecenie tą kategorię oryginalności postawiło na piedestale i ta kategoria oryginalności funkcjonuje do dzisiaj. Znaczy do dzisiaj jakość dzieła, opowiadania, obrazu, zdjęcia, animacji oceniamy w dużej mierze przez pryzmat tego, czy ona jest oryginalna, czy wtórna, tak? Czy twórca stworzył to sam potęgą swojego umysłu, czy dokonał plagiatu, albo jak głęboka była inspiracja. Tak? To są bardzo ważne kategorie do oceny dzieła. I oczywiście to oświecenie razem z tą pracą filozoficzną, to wszystko przede wszystkim dotyczyło Francji, która była ośrodkiem filozofii w owym czasie. I to we Francji pojawiło się pierwsze nowożytne prawo autorskie po rewolucji francuskiej, kiedy zmienił się cały system prawny i polityczny, i społeczny. We Francji wprowadzono właśnie nową ustawę, prawo, monopol prawno-autorski. I to było, i bardzo ciekawe jest zresztą, kiedy prawo autorskie pojawiło się w Polsce. Otóż w Polsce pojawiło się ono w latach 50. XIX wieku w zaborze, uwaga, rosyjskim. Otóż car Aleksander II, który był niesłychanie zapatrzony we Francję i w jej rozwiązania, postanowił takie samo prawo wprowadzić w całej Rosji, w całym Imperium Rosyjskim i nie za bardzo wiedział, do jakiej ustawy przypisać te prawa autorskie, więc przypisał je do jedynej ustawy, która zajmowała się obiegiem informacji, a więc do ustawy o cenzurze. Więc w Polsce prawo autorskie pojawiło się jako część systemu cenzorskiego Imperium Rosyjskiego, co uważam za niesłychanie,
za niesłychanie ironiczne, wprowadzone przez króla polskiego Aleksandra II, bo Aleksander II był królem Polski. I od tej pory też możemy patrzeć na rozwój prawa autorskiego w pewnym rozbiciu, dlatego że o ile w Europie to prawo autorskie rozwijało się właśnie w oparciu o koncepcje francuskie, koncepcje filozoficzne, koncepcje, które zakładały, że pomiędzy autorem a utworem istnieje więź, że utwór jest emanacją autora, jest emanacją osoby twórcy, a więc nie da się utworu oddzielić od autora i że w związku z tym ten utwór tak naprawdę jest autora własnością. I innymi słowy, to jest koncepcja o charakterze metafizycznym. Tymczasem tradycja brytyjska, czy szerzej anglosaska, która jest niesłychanie pragmatyczna, stworzyła zupełnie inne pojmowanie prawa autorskiego i ono zostało zapisane na przykład w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, że Kongres ma prawo ustanawiania czasowych monopoli w celu wsparcia rozwoju sztuk. Czyli prawo autorskie w systemie amerykańskim i brytyjskim pojawia się jakby zupełnie inaczej zaczepione. Pojawia się jako bardzo pragmatyczny system generowania dochodów po to, żeby pozwolić autorom na utrzymanie się, po to, żeby dzięki tym pieniądzom mogli poświęcić się pracy literackiej, malarskiej, komponowania utworów i dzięki temu, żeby ten rozwój sztuk podtrzymywać. I te tradycje są tak naprawdę w prawie autorskim żywe do dziś. I do dzisiaj ten system amerykański się zasadniczo różni od systemu europejskiego. Zresztą uwspólnienie tych systemów w jeden globalny system, co miało miejsce zaczęło się pod koniec XIX wieku, okazało się być stosunkowo niełatwym zadaniem. Globalizacja praw autorskich zaszła tak naprawdę dzięki francuskim pisarzom, ponieważ pod koniec XIX wieku język francuski był lingua franca, nomen omen, i język francuski był językiem literatury, tak, od Moskwy po Boston. I w związku z tym pisarzom francuskim, drukowanym w ogromnych nakładach, niesłychanie zależało na tym, żeby czerpać zyski z tego monopolu prawna autorskiego, nie tylko na terenie kraju, gdzie żyli, gdzie drukowane były książki po raz pierwszy, no ale także w tych wszystkich innych krajach, w których te książki się w równie dużych nakładach rozchodziły. I takim człowiekiem, pisarzem, który poświęcił duży kawałek życia i mnóstwo energii na budowanie tego systemu, był Victor Hugo. Pierwsza konwencja międzynarodowa praw autorskich to była konwencja berneńska. Ona to była pierwsza konwencja, która pozwoliła na uwspólnienie przepisów prawa autorskiego pomiędzy krajami, stronami. Ona była poprzedzona oczywiście takimi umowami bilateralnymi, że jeden kraj podpisywał z drugim krajem umowę o wzajemnym honorowaniu praw autorskich. Konwencja berneńska była tym jednym aktem, do którego każdy kraj mógł przystąpić, honorować prawa autorskie wszystkich innych krajów, a one w zamian honorowały prawa autorskie jego twórców. Ta konwencja berneńska obowiązuje do dziś. Polska jest stroną konwencji berneńskiej, podobnie jak absolutnie większość krajów, państw, które istnieją dzisiaj z bardzo nielicznymi wyjątkami. W 1967 została powołana Światowa Organizacja
własności intelektualnej i w wyniku powstania tej organizacji powstały dodatkowe regulacje prawne międzynarodowe, które również kraje zaczęły podpisywać. To, na co warto zwrócić uwagę, to na to, że te prawa autorskie, o których my myślimy zazwyczaj w taki sposób dosyć idealistyczny, myślimy o tym, że to są, no, że to są właśnie prawa bardzo silnie nacechowane moralnie, że to jest coś, co przysługuje, że to trzeba respektować i tak dalej. Bardzo rzadko myślimy o tym w kategoriach na przykład geopolitycznych, w kategoriach pewnych rachunków biznesowych na poziomie handlu zagranicznego. Stany Zjednoczone bardzo opóźniały swoje wejście do systemu konwencji berneńskiej, ponieważ przez ogromną większość swojej historii były importerem praw autorskich, to produkt powieści, książek, które powstawały w Wielkiej Brytanii. I dopiero po sukcesie Hollywood i dopiero po II wojnie światowej, kiedy produkcja filmowa, dźwiękowa zaczęła być dystrybuowana globalnie i w związku z tym Stany Zjednoczone z importera praw niematerialnych, tak, monopolii prawno autorskich, nagle stały się eksporterem monopolii prawno autorskich i wtedy bardzo im zaczęło zależeć na tym, żeby te prawa były respektowane, przystąpili do konwencji berneńskiej i zaczęli promować na całym świecie coraz bardziej restrykcyjne prawa, ponieważ na świecie istnieją tylko dwa kraje, które na prawach autorskich zarabiają. Są to Stany Zjednoczone i Japonia. Wszyscy inni importują więcej niż eksportują. W Polsce szacunki, bo nie znamy dokładnych danych, organizacje, które znają dokładne dane, takie jak ZAIX, tymi danymi się nie dzielą, ale szacuje się, że ta różnica to jest ponad 10, to jest ponad 9 do 1. To znaczy, że my dziesięciokrotnie więcej musimy kupować za granicą filmów, seriali, tak, to są gigantyczne pieniądze, które wypływają z Polski poza jej granice, tak, niż cały świat płaci nam za to, co w Polsce powstaje. I taka sytuacja dotyczy absolutnej większości krajów świata poza Stanami Zjednoczonymi i Japonią, które są właśnie eksporterami brutto. Nie tylko są praw autorskich, znaczy nie praw autorskich, tylko w ogóle własności intelektualnej, często także prawa patentowe. Więc widzimy, że ten rozwój międzynarodowego systemu praw autorskich, że on był niesłychanie brutalną gier interesów i także wynikał z po prostu z siły państw. W Polsce przykładowo, w Polsce do połowy lat 90. okres trwania majątkowych praw autorskich to było 25 lat po śmierci twórcy. Kiedy w połowie lat 90. żeśmy wyrównali to z minimum wymaganym przez konwencję berneńską do 50 lat po śmierci twórcy. Natomiast w chwili, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to już było 70 lat po śmierci twórcy. A dlaczego to było 70 lat po śmierci twórcy w Unii Europejskiej? W wyniku lobbingu Stanów Zjednoczonych, które przedłużały czas trwania praw autorskich u siebie i wymuszały jednocześnie przedłużenie czasu trwania praw autorskich w całym świecie. I zresztą, jakby co mówiąc, wymuszały, to oczywiście jest, nikt nikogo pod pistoletem nie trzyma. Natomiast też polscy posłowie opowiadali w kolorach historię o bardzo eleganckich amerykańskich prawnikach w drogich włoskich butach, którzy przyjeżdżali do Polski dyktować, jak ta ustawa o prawie autorskim powinna w Polsce w wyniku reform lat 90. wyglądać.
Więc jakby widzimy wagę, jaką przykładają Amerykanie do tego, żeby cały świat te prawa Hollywoodu respektował, no bo to po prostu są pieniądze, są to realne pieniądze, dzięki którym w Stanach Zjednoczonych się zarabia. I na tym bym chciał skończyć taki krajobraz tego, czym są prawa autorskie, jak doszliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy. A teraz zacznijmy się może zastanawiać, co to znaczy tak naprawdę prawo autorskie. I żeby zrozumieć, czym prawo autorskie jest, musimy zacząć od porozmawiania o tym, czym jest utwór. Prawo autorskie to jest system, który dotyczy utworów. Nie dotyczy niczego, co utworem nie jest. Więc od tego, od definicji utworu zależy, czy to, co mam tutaj na tej kartce papieru, notatki, z którymi właśnie się posługuję, tak, że dzięki tej definicji utworu możemy stwierdzić, czy to rzeczywiście jest utwór, czy też nie. Czy to, co ja mówię do Państwa, jest utworem, czy też nie. Czy zdjęcie, które Państwo zrobią, jest utworem, czy też nie. Albo czy zdjęcie, które zrobi kamera przemysłowa na klatce schodowej, Państwa biura, czy to jest utwór, czy też nie. I odpowiedź za każdym razem będzie brzmiała trochę inaczej. Otóż definicja utworu w prawie autorskim mówi, że to jest przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze w postaci ustalonej niezależnie od wartości. Wszystkie te trzy elementy, muszą wystąpić wspólnie, tak? Działalność twórcza, indywidualny charakter, postać ustalona. Co to jest działalność twórcza? Działalność twórcza jest to świadomy akt twórczy. Innymi słowy, to są wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy z intencją, żeby to był utwór. W tym sensie odcisk buta zostawiony w błocie nie jest utworem w rozumieniu ustawy praw autorskich, tak? Jest po prostu odciskiem buta, ale nie czymś, co zasługuje na jakąkolwiek ochronę. Natomiast już odcisk buta na płycie pamiątkowej w pasażu gwiazd, tym utworem już jest, dlatego że to jest odcisk buta, który został stworzony intencjonalnie. I zamiast odcisk buta możemy równie dobrze podłożyć odcisk dłoni. Akurat dłonie są dużo bardziej popularne na alwalejach sław. Ponieważ ta dłoń została odciśnięta w sposób intencjonalny, z intencją stworzenia utworu w postaci tej ozdobnej płyty chodnikowej. I w związku z tym on już zasługuje na ochronę. Oczywiście czy coś jest, czy nie jest utworem, jest nie zawsze kategoria tego, jakby coś jest świadomym aktem, czy też nieświadomym, to zawsze pozostaje szara strefa. I z tym zresztą musimy się pogodzić w prawie autorskim, że tych szarych stref, tych rzeczy, kiedy nie wiadomo, w prawie autorskim jest bardzo dużo. Bardzo często prawnicy od prawa autorskiego będą mówić, że o tym decyduje sąd. I sądy wydają wyroki, i te wyroki bywają skrajnie różne. Nasz prawnik, który pomagał naszej fundacji, bardzo często mawiał, ryzyko procesowe jest niskie albo ryzyko procesowe jest wysokie, zamiast powiedzieć, to jest legalne, to jest nielegalne. Innymi słowy, ta nieokreśloność prawa autorskiego jest jego immanentną cechą. O indywidualnym charakterze. Co to oznacza? To oznacza, że utwór musi być oryginalny, tak? Dopiero co o tym mówiliśmy, o źródłach prawa autorskiego. Utwór musi być w Europie, on musi być oryginalny, on musi mieć ten indywidualny charakter, on musi się odróżniać od innych utworów i w sposób pozwalający rozpoznać, że to jest inne. I znowu ten indywidualny charakter, te granice są płynne. Jest bardzo
nie zawsze jest jasne, czy to jest wystarczająca oryginalność, czy też nie, czy to jest wystarczający indywidualny charakter. Takim przykładem, który najczęściej się w podręcznikach prawa autorskiego spotyka, to jest przykład książki telefonicznej. Książka telefoniczna, czyli zestaw numerów telefonów, imion, nazwisk, adresów. W dawnych i niezmiernie prastarych czasach, kiedy nie obowiązywały ustawy o ochronie danych osobowych, drukowano takie książki z numerami telefonów, imionami, nazwiskami i adresami osób. I niezależnie od tego, kto sporządza taką książkę telefoniczną, ona zawsze będzie wyglądać tak samo. To zawsze jest numer telefonu, imię, nazwisko, adres. A więc nie ma w niej tego indywidualnego charakteru twórczego. A więc nie może ona być utworem. Natomiast jakby na przeciwległym biegunie jest nowa piosenka, jest nowy wiersz, no, nowy obraz, którego nikt nie namalował wcześniej, i artysta w pocie czoła się trudził, żeby to dzieło stworzyć. Ale oczywiście gdzieś pomiędzy jest cała szara strefa, o której zresztą za chwilę sobie też porozmawiamy. I ostatni warunek bycia utworem to jest postać ustalona. Postać ustalona, czyli i to jest też ciekawe, postać ustalona to jest to, że utwór musi być zdatny do przekazania innej osobie. Innymi słowy, jeżeli ja ułożyłem wiersz albo piosenkę w głowie, nigdy jej nie wypowiedziałem publicznie, nigdy jej nie zapisałem, to ona nie jest w postaci ustalonej. I w związku z tym ona nie jest utworem, jest co najwyżej utworem in potentio, tak, utworem możliwym, ale utworem, ale sama w sobie utworem nie jest. W chwili, kiedy tekst tej piosenki ja zapiszę na kartce, nagle ona to już jest utwór. Tak? Ta postać została ustalona. Wykład, który do Państwa, w którym uczestniczymy wspólnie, to jest utwór. To jest utwór, ponieważ on jest w postaci ustalonej. Ja wypowiadam słowa, te słowa do Państwa docierają i jednocześnie tworzy się nagranie, ale nie jest to warunek konieczny. Gdybyśmy byli w audytorium, ten wykład byłby na żywo, po prostu Państwo są słuchaczami, ja jestem wykładowcą i wypowiadam ten utwór publicznie, to również jest już ustalona postać utworu. Mógłbym przecież Państwu tą piosenkę zaśpiewać, a ktoś mógłby ten tekst piosenki zapamiętać i powtórzyć go dalej. I zresztą były takie przypadki, że kompozytorzy zwlekali do ostatniej chwili z ćwiczeniem piosenki w operze, w obawie właśnie, że ktoś ją zapamięta, zaśpiewa i ona trafi na ulicę przed premierą. Więc ta postać ustalenia nie musi być fizyczna, to nie musi być przedmiot, to nie musi być kartka papieru. Ustalenie utworu rozumiemy zupełnie inaczej. Ustawa wymienia także kategorie utworów, którym jakby uszczegóławia, do jakich kategorii te utwory mogą należeć. I mówi, że ten utwór może być wyrażony słowem, symbolami matematycznymi. Symbole matematyczne tak mogą być utworem. Plastycznie, fotograficznie, we wzornictwie przemysłowym, w architekturze mówimy o utworach. Projekt architektoniczny jest utworem, ale także na przykład lutnicze, projekty instrumentów są utworami, ustawa o tym mówi wprost. Natomiast ta postać ustalona, ona niesie ze sobą daleko idące konsekwencje. Dlatego, że musimy zwrócić baczną uwagę na to, że utwór
nie jest ideą, nie może być ideą. Sama idea nie jest utworem. I to rozróżnienie między ideą a utworem jest istotne, ponieważ utwór jest to zawsze konkretne wyrażenie idei. Innymi słowy, rysunek róży jako idea nie jest utworem. Każdy może narysować różę, ale konkretne wyrażenie tej idei, ten rysunek róży, który sobie gryzmolimy na kartce. Ja w tym momencie sobie narysowałem, nie wiem, czy to będzie widać. O, tak, róża nieudolna, ale róża. Czy to jest utwór? Tak, ta róża narysowana przeze mnie na kartce to jest utwór. Natomiast ma indywidualny charakter, pewnie ktoś inny narysowałby tą różę inaczej. Natomiast idea róży, tak, rysunku róży utworem nie jest. I to też warto o tym pamiętać, dlatego że bardzo często pojawiają się takie pomysły, że jeżeli utwór jest podobny do innego, bo ma na przykład podobną strukturę albo zajmuje się podobną tematyką, to że może być naruszeniem praw autorskich. Otóż nie może. Utwór jest chroniony jako konkretne wyrażenie idei. Idea może być ta sama, ale chronimy zawsze konkretne wyobrażenie. I bardzo ciekawe są dyskusje, które obecnie teraz ogromnie nośne są w środowisku muzycznym. Być może zresztą Państwo też o tym słyszeli, bo prasa publikowała na przykład takie pytanie, czy Ed Sheeran popełnił plagiat utworów Marvina Gaye. Ja chciałbym Państwu pokazać tutaj doskonały film nakręcony przez Adama Nini. Adam Nini jest bardzo popularnym youtuberem, który zajmuje się teorią muzyki i nakręcił kilkanaście różnych filmów tłumaczących, dlaczego ta idea plagiatu w muzyce, dlaczego ona ma takie bardzo słabe podstawy. I zachęcam do wejścia na jego kanał Adam Nini i przesłuchanie sobie tych filmów, bo to jest niesłychanie kształcące. Usłyszenie o tym, że język muzyki jest językiem w gruncie rzeczy niezmiernie ograniczonym. Mamy 12 dźwięków, mamy rytmy, mamy jakieś instrumentarium i mamy różne style muzyczne i że to, że wyrażamy się w tym samym stylu muzycznym, oznacza siłą rzeczy, że godzimy się na przykład na pewne określone progresje akordów, na pewne ustalone tradycją linie melodyczne i że w związku z tym mówienie o tym, że to są plagiaty, nie ma większego sensu. Są to po prostu nowe utwory stworzone w danym stylu. Więc znowu ta granica między tym, co między ideą a utworem, ona również jest płynna, ona również jest nieokreślona i oczywiście sądy w tej sprawie też będą jakby bardzo różne wyroki wydawać, no ze względu właśnie na pewną niejasność, gdzie ten plagiat może się zacząć, gdzie ten utwór jest oryginalny, a gdzie on nie jest i gdzie ta, jak daleko ta ochrona powinna sięgać. Oczywiście czasami nie ma żadnej wątpliwości, że utwór powstał dzięki zaistnieniu innego utworu. Takim klasycznym przykładem utworu, który nie istnieje sam z siebie, jest tłumaczenie. Mamy książkę oryginalną w języku oryginału i mamy tłumaczenie tej książki, tak? Tłumaczenie jest nowym utworem.
jest utworem oryginalnym. To jest utwór, który został stworzony przez twórcę, twórcę tłumacza. Ale ten twórca, tłumacz, który włożył indywidualny charakter w to swoje tłumaczenie, tak? Czyli używam tego pojęcia z ustawy, tak? Ale krótko mówiąc, zawsze traditore, tłumacz zawsze wkłada siebie w tłumaczenie. To tłumaczenie za każdym razem jest inne, a więc jest oryginalne, ale tego tłumaczenia nie byłoby, gdyby nie istniał utwór źródłowy, utwór oryginalny w języku oryginału. I dlatego mówimy o utworach zależnych. To jest utwór, który jest nowy, ale jest utworem zależnym. On istnieje dzięki zaistnieniu utworu pierwotnego. Więc tu też jakby czai się ta strefa nieciągłości między utworem zależnym a inspiracją. Innym przykładem utworu zależnego jest adaptacja, na przykład adaptacja na deski sceniczne. Tak, mamy opowiadanie i nagle ono jest adaptowane do wystawienia w teatrze, czyli siada scenarzysta i pisze na podstawie opowiadania scenariusz. Ten scenariusz jest nowym utworem, ale jest utworem zależnym. Nie byłoby tego utworu, gdyby ten utwór pierwotny nie istniał. I tak oczywiście te przykłady utworów zależnych możemy mnożyć. Mam nadzieję, że ta koncepcja utworu zależnego, który nie istnieje samodzielnie, jest jasna. I oczywiście można powiedzieć, że plagiat jest to po prostu utwór zależny, którego źródła nie podano, tak? Ale właśnie jak wiemy, ta granica pomiędzy utworem zależnym a inspiracją jest wysoce niejasna. Jeżeli wiemy już, czym jest utwór, no to także wiemy, kim jest autor. Autor jest osobą, która stworzyła utwór. I zakłada się w ustawie polskiej, w prawodawstwie, ale także w ogóle w prawodawstwie światowym, w legislacji amerykańskiej również, że autorem może być tylko człowiek, że zwierzę nie może być utworem. Była kiedyś niesłychanie ciekawa sprawa, mianowicie był badacz małp, który zgubił aparat fotograficzny w dżungli i małpy znalazły ten aparat i zaczęły się nim bawić i odkryły, że kiedy naciśnie się przycisk, to nagle błyska bardzo jaskrawe światło, co jest niezmiernie zabawne i zaczęły oślepiać inne małpy tym jaskrawym światłem. To oczywiście był flash aparatu, który zapalał się w chwili, kiedy małpy robiły zdjęcie. I po pewnym czasie ten aparat przestał działać, bateria się wyczerpała albo film się skończył. W czasach analogowych to również był bardzo ważny powód, dla którego aparat przestawał działać. I małpy porzuciły ten aparat i on został znaleziony. On został odnaleziony i te zdjęcia ukazały się potem w pismach popularno-naukowych właśnie razem z opisem całej tej historii. I potem te zdjęcia były także przedrukowywane. No i ten badacz zgłosił się z prośbą o tantiemy. No przecież opublikowaliście moje zdjęcia z mojego aparatu i w związku z tym należą mi się pieniądze, a poza tym, czy ja wcale wam nie wydawałem zgody na to, żebyście je opublikowali. Sprawa trafiła do sądu i okazało się, że sąd powiedział, aparat może był pański, ale zdjęcia wcale nie są pańskie. Zdjęcia były robione przez małpy, a małpom prawa autorskie, majątkowe nie przysługują. A więc te zdjęcia są w domenie publicznej, termin domeny publicznej przybliżmy później, i każdy może te zdjęcia wykorzystywać bez pytania pana o zgodę, już w szczególności bez płacenia panu jakichkolwiek tantiem. I więc to musi być człowiek i oczywiście tak naprawdę możemy to wydedukować z tego, że utwór musi być świadomym aktem twórczym. Ale co to oznacza dzisiaj, kiedy ogromna ilość materiału informacyjnego jest tworzona w sposób automatyczny bądź półautomatyczny? Właśnie kamery przemysłowe, które kręcą filmy,
setki godzin filmów, czy to są utwory. I z pewnego punktu widzenia to mogą być utwory. Oto był twórca, który ustawił tą kamerę, wybrał kąt, pod którym ta kamera filmuje rzeczywistość. I były filmy, które polegały na tym, że autor ustawiał kamerę i ona działała przez wiele godzin. Andy Warhol nakręcił tak słynny film w czasie rzeczywistym o spaniu, kiedy śpi. I ustawił kamerę, zaczął nagrywać, poszedł spać, zasnął, potem się obudził i powstał z tego film, który był wyświetlany w kinach. Więc można by argumentować, że właśnie takie filmy są utworami. Tak? Z drugiej strony no, te kamery się ustawia przede wszystkim po to, żeby one łapały jakiś określony fragment terenu, żeby można było wykryć, czy ktoś wchodzi na teren magazynu i wynosi towar, czy też panuje święty spokój i nikogo tam nie ma. Tak? Są kamery, które są włączane czujnikiem ruchu i one nie nagrywają w trybie ciągłym. I wtedy w takich przypadkach mówimy, że to nie są utwory, że przecież gdyby każdy ustawiłby tą kamerę w ten sposób, żeby ona obejmowała dany fragment terenu, że tutaj nie ma żadnego czynnika oryginalności i w związku z tym to nie jest utwór. Drugim takim ciekawym przypadkiem, z którym też borykamy się już od wielu, wielu lat, są utwory tworzone automatycznie, po prostu przy pomocy programów komputerowych, które są zdolne do tego, żeby stworzyć nowe utwory. My na Wolnych Lekturach, w Bibliotece Wolne Lektury mamy ukryty automat, który tworzy utwory. Pokażę Państwu zaraz, jak to wygląda. Mamy stronę leśmianator.wolnelektury.pl/leśmianator. I to jest automat, dzięki któremu napiszesz wiersz jednym kliknięciem, mianowicie który zamiera, który wiersze, które są w bazie danych, bo Wolne Lektury, Biblioteka Wolne Lektury są bazą danych, tekstów, czerpie z nich słownictwo i następnie układa z tych słów, z tych kawałków zdań wiersze imitujące styl Leśmiana. I właśnie wygenerowałem Trysz często i z Bóg lepił w serde ludzki Bóg sąd na wami. To powiedzmy sobie szczerze, może nie jest najbardziej udany, ale współburzał jemu, niepokoło jest, córka się rozmocnie wstąpiących. Więc to są, więc te automaty istnieją. Myśmy też kiedyś mieli i tych automatów jest od dziesięcioleci bardzo dużo. Czy to są utwory, czy to, co napisał Leśmianator na podstawie, nie wiem, w tym momencie na podstawie wierszy Baudelaire'a, tak? Ograniczyliśmy tą bazę danych tylko do wierszy Baudelaire'a na Wolnych Lekturach i on stworzył już coś innego. I to jest Leśmianator, i to więc możemy powiedzieć, że to jest Leśmianator Baudelaire'a. Czy to w ogóle jest utwór? No chyba nie bardzo. To możemy tych utworów generować jeden za drugim, klikając odśwież. I za każdym razem pojawia nam się tekst stworzony przez automat, który utworem nie jest. Choć oczywiście niektórzy mogliby argumentować, że autorem tego utworu jest programista, który zaprogramował ten algorytm tworzący wiersze, albo że współautorem tego utworu jest Baudelaire, który dostarczył zasobu słów i tłumacz jego, bo oczywiście te wiersze są
w tłumaczeniu na język polski. Więc jak widzimy, znowu te prace automatyczne, znowu te granice zaczynają być płynne. No a w ciągu dosłownie ostatnich 2 lat ta sprawa zaczęła być niezmiernie interesująca ze względu na pojawienie się sztucznej inteligencji i automatów, które remiksują dostępne dane, następnie je w zupełnie nowy sposób układają w utwory pisane, w utwory wizualne, czy od niedawna także w utwory audiowizualne, w filmy. I one według... Ja, przepraszam, wróć do nas, bo udostępniasz ekran. Okej, już. Mam nadzieję, że się udało. I w związku z tym te utwory tworzone przez sztuczną inteligencję to jest kolejny puszka Pandory. Tak, możemy wejść sobie też na dowolną stronę, pierwszą z brzegu i zobaczyć sobie utwory, które zostały wytworzone. Oczywiście na podstawie promptów możemy tworzyć kolejne utwory, no dokładnie w taki sam sposób, tylko bardziej skomplikowany, jak w przypadku Leśmiana Thora. Tak? I ilość tych utworów, które możemy wytworzyć, jest nieograniczona. Czy to są utwory? No i znowu tutaj mamy różne podejście legislacyjne. Co do zasady zakłada się, że nie, że ale sztuczna inteligencja, że AI jest po prostu bardziej skomplikowanym algorytmem i że w związku z tym to, co sztuczna inteligencja tworzy, siłą rzeczy utworem być nie może. Inni argumentują, że przecież ludzie proszą o sztuczną inteligencję, o to, żeby narysowała coś w stylu Gwiezdnych Wojen, albo żeby narysowała coś w stylu lat 60. Te kategorie mogą być węższe i szersze. I oczywiście bardzo popularne są nowe obrazy nieżyjących malarzy na przykład. Tak? Bardzo często ludzie tworzą nowy obraz Hieronima Boscha. Sztuczna inteligencja produkuje te utwory. W przypadku twórców współczesnych oni oczywiście się oburzają i to oburzenie można zrozumieć. Jak to tak? Jeżeli ta sztuczna inteligencja tworzy coś od zera i to nie jest utwór, to jakim cudem ona imituje mój unikalny styl? To nie jest maszyna do tworzenia, to jest maszyna do plagiatowania, mówią. I w dużym stopniu również mają rację. Więc pojawienie się tej generatywnej sztucznej inteligencji z pewnością wywoła też tektoniczne zmiany w kształcie prawa autorskiego, w naszym rozumieniu prawa autorskiego. I myślę, że najbliższe lata będą niezmiernie ciekawe, będzie niezmiernie ciekawe obserwowanie tego, co się z tymi prawami autorskimi dzieje, ponieważ no ten zalew utworów, który w przestrzeni publicznej, w przestrzeni informacyjnej, właśnie generowanych, a nie stworzonych, będzie coraz większy, do tego stopnia, że prawdopodobnie już niedługo większość treści, z którymi będziemy obcować na co dzień, wiadomości ze świata, opinie, odpowiedzi na różne dręczące nas pytania, tak, w wyszukiwarkach, tak, ludzie pytają ChatGPT o najróżniejsze rzeczy, że większość tych informacji, z którymi będziemy mieć codziennie do czynienia, to będą informacje generowane automatycznie, a nie stworzone przez człowieka. I to rodzi ogromne implikacje. Oczywiście po pierwsze rodzi ogromne implikacje w ogóle dla społeczeństwa, dlatego co to będzie znaczyło być człowiekiem, co to będzie znaczyło być człowiekiem wychowanym przez automaty.
w szerszym stopniu to są bardzo ważne i już nie tylko jakby stricte teoretyczne, jak to się mówi, filozoficzne pytania, tylko pytania niezmiernie praktyczne. Ale w związku z tym będziemy musieli także odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to ogarnąć w prawie autorskim i już te linie, podstawowe linie sporów już widać, że są zarysowane. W tym momencie chciałbym zapytać, czy istnieją już, czy są jakieś pytania na czacie. Ja do tego czatu nie mam w tym momencie dostępu, więc Olu, jeżeli mogłabyś mi powiedzieć. Na ten moment nie ma pytań. Przypominam oczywiście, że można je zadać, jeśli ktoś z Państwa chciałby coś doprecyzować, czy o coś poprosić, to jest ten moment. Dajmy w takim razie moment, a ja przejdę do kolejnego tematu, który dotyczy praw osobistych. Prawa autorskie bowiem możemy z grubsza podzielić na dwie duże, grube kategorie. To są prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie osobiste. Można powiedzieć, że te dwa systemy, one nie mają ze sobą nic wspólnego. Prawa autorskie osobiste mają... one mają zupełnie inne cechy niż prawa autorskie majątkowe i istnieją zupełnie niezależnie od nich. Jakie to są te prawa osobiste? To są po pierwsze, prawa autorskie osobiste są nieograniczone w czasie. One funkcjonują teraz, one funkcjonują po śmierci autora, one funkcjonują 2000 lat po śmierci autora albo i więcej. Prawa autorskie przysługują Homerowi osobiste, chociaż Homer praw autorskich nie znał. I czym te prawa autorskie są? Po pierwsze, te prawa osobiste dotyczą rozpoznania autorstwa. Tu widzimy, że ta historia cywilizacji europejskiej, że ona niezmiernie silnie się odbija na europejskim systemie prawnym, to rozpoznanie autorstwa jest prawem niezbywalnym, to nie można się go, rozpoznania autorstwa się pozbyć. Można co najwyżej publikować utwór pod pseudonimem albo anonimowo. Natomiast przysługuje nam to prawo do rozpoznania autorstwa i nikt tego prawa do rozpoznania autorstwa nam odebrać nie może, w szczególności jeśli ktoś podsuwa nam umowę, która mówi o tym, że my pozbywamy się praw osobistych na rzecz kogoś. Ta umowa po prostu jest nieważna. I ponieważ w polskim systemie prawnym, w europejskim systemie prawnym jest to niemożliwe. I oczywiście tutaj istnieje ważna różnica między systemami europejskimi, kontynentalnymi, a systemami anglosaskimi. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych autor jak najbardziej może się zrzec autorstwa na rzecz kogoś innego. I jeżeli Państwo widzieli taki film, który się nazywa Ghostwriter, tak, film o człowieku, który pisze książkę kogoś innego, tak? Pisze wspomnienia zamawiającego, który wspomnienia ma, ale nie potrafi ich napisać. I w związku z tym potrzebuje ghostwritera, człowieka, który to wszystko napisze, ale na okładce jako autor będzie funkcjonował ktoś zupełnie inny. I w Stanach Zjednoczonych jest to jak najbardziej możliwe. W Stanach Zjednoczonych zakłada się, że wszystkie prawa autorskie są prawami majątkowymi, a więc wszystkie podlegają obrotowi, wszystkie mogą być sprzedane albo przejęte i rozpoznanie autorstwa również, jeżeli ten ghostwriter się na to godzi, jeżeli za to właśnie, za taką usługę ma płacone, no to po prostu jest to jego wolna wola. Więc w Stanach Zjednoczonych można, w Europie jest to niemożliwe.
Olu, widzę twoją twarz, co oznacza zapewne, że jest jakieś pytanie. Tak jest, mamy pytanie od jednego z uczestników, od pana Mariusza. Jak skorzystaniem z AI do tworzenia na przykład obrazu czy opowiadania? Czy jest to jakoś prawnie ogarnięte? Tak jak mówiłem, utwór jakby treści, właśnie nie utwór, treść stworzona przez sztuczną inteligencję utworem być nie może. I w związku z tym, jeżeli wygenerowaliśmy sobie takie coś, to nie jest utwór, a więc w ogóle nie podlega ochronie, a więc każdy może go wykorzystywać w dowolny sposób bez konieczności pytania o zgodę osoby, która wpisała ten prompt i zażyczyła sobie, żeby automat jej ten obraz wygenerował. Oczywiście rodzi to ogromne pole, ponieważ jakość tych obrazów generowanych przez automaty w chwili obecnej jest taka, że bardzo często rozpoznanie, czy to jest utwór wygenerowany, czy utwór stworzony, jest niemożliwe. Utwory w tym momencie projektują znaki towarowe, projektują księgi znaków, projektują projekty mebli i też są ludzie, którzy wykonują meble, tak, czy inne utwory, czy inne przedmioty gospodarstwa domowego, i nie tylko zaprojektowane przez automaty. I więc rozpoznanie tego jest oczywiście niemożliwe i wtedy taka osoba może bez żadnych trudności podać się za autora tego utworu, nie wspominając o tym, że ten utwór powstał jednak trochę inaczej. Więc ale to jest właśnie ta strefa, w której poruszamy się dzisiaj, i na pytanie, czy to zostało jakoś ogarnięte, no poza tą ogólną zasadą, że tylko autor może być twórcą, że tylko człowiek może być twórcą, nie zostało to w żaden szczególny sposób ogarnięte. Polskie prawo autorskie nie było w ostatnich czasach jakoś drastycznie pod tym kątem w ogóle nie było aktualizowane, prawa europejskie nie było aktualizowane, także to jest wszystko coś, co dopiero nas czeka. Pojawiło się jeszcze tutaj doprecyzowanie, a co jeżeli namaluję obraz na podstawie zdjęcia? Na podstawie zdjęcia obrazu AI, czy jak wtedy jest sprawa obraz? Jest absolutnie cudowna książka, którą Państwu pokażę, jak tylko zacznie, musiałem Państwu opuścić na chwilę, pójść do regału, wziąć tą książkę i wrócić z powrotem. Pokażę ją Państwu na rozpoczęcie drugiej części spotkania, która poświęcona jest właśnie różnego typu, tego typu granicznym przypadkom. I to będzie, więc ja oczywiście powiedziałbym, że to będzie utwór zależny od informacji, która sama w sobie utworem nie jest. Ale jak widzimy, to jest lewą ręką przez plecy tutaj. I takich przypadków są setki, tysiące, i co więcej, to tych przypadków takich, które stawały przed sądem. Kiedy na początku powiedziałem, że prawo autorskie jest w ogromnym stopniu nieokreślone, dwuznaczne, wieloznaczne, pełne szarych sfer, to jest właśnie jeden z tych momentów, kiedy po prostu ta ustawa rozkłada ręce i mówi, bo... I zawsze w takich przypadkach jest odpowiedź brzmi, o tym zadecyduje sąd. Jeżeli zaistnieje spór prawny między dwiema osobami, sprawa stanie przed sądem, to sąd zadecyduje, i praktyka wyroków sądowych w Polsce, ale nie tylko w Polsce, pokazuje, że te wyroki mogą się drastycznie różnić, pomimo tego, że sprawy wydają się być identyczne albo przynajmniej bardzo, bardzo podobne. No po prostu ustawa pozostawia ogromne pole do interpretacji, nadinterpretacji, i musimy się z prawami autorskim do tej sytuacji przyzwyczaić. Co chyba... Tak?
Przepraszam, bo tutaj padło kolejne pytanie od pani Magdaleny, które chyba też już zakrawa o ten temat. Czy coraz większa rola AI we wszystkich aspektach życia nie spowoduje szerszych nadużyć w obszarze prawa autorskiego? Z całą pewnością, aczkolwiek dzisiaj nie wiemy jakie. Ponieważ tą przygodę ze sztuczną inteligencją dopiero zaczynamy. Sztuczna inteligencja moim zdaniem w ogóle przebuduje nam cywilizację w sposób, którego nawet dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tak samo jak nie byliśmy w stanie przewidzieć, jak głęboko przeorze naszą cywilizację w ciągu zaledwie 30 lat internet, który doprowadził do zmian tektonicznych zupełnie, jakby zmienił społeczeństwo, jak one się komunikują, zmienił relacje międzyludzkie, zmienił to, w jaki sposób patrzymy na innego człowieka, jakie mamy sieci społeczne, to jakby zmieniło się wszystko dla nas, odkąd ten internet wszedł. Zmieniło się wszystko, odkąd ten internet się zmienił z internetu rozproszonego, takim jakim internet był jeszcze na początku lat 2000, w internet korporacyjny, w internet, jak to ja mówię, ogrodów koncentracyjnych, czyli tam miejsce, gdzie komunikacja międzyludzka jest zapośredniczona przez bardzo cenzurowane, czy też, jak to można inaczej powiedzieć, nadzorowane przestrzenie, takie jak Facebook, Twitter, TikTok, gdzie na przykład pewnych treści, no po prostu te, które w komunikacji międzyludzkiej, to są treści, które tam nie mogą się pojawić. Tak? Na przykład damski sutek jest treścią zabronioną, która została wyrugowana z naszej kultury właśnie przez ten fakt, że komunikujemy się przez te korporacyjne komunikatory, które trenują nas do tego, żeby pewnych rzeczy nie mówić, pewnych rzeczy nie robić. Więc, a to tylko najbardziej banalny przykład, tak? Na kompletnych peryferiach jest, nie wiem, uzależnienie od internetu, to, że nie jesteśmy w stanie oderwać się od tych telefonów, ponieważ one w sposób jakby zupełnie dosłowny manipulują naszą gospodarką hormonalną, tak, powodują wydzielanie w naszych mózgach dopaminy, wywołują poczucie głodu, poczucie, że jeszcze jedna wiadomość, jeszcze jeden filmik, jeszcze jedna rolka, a co u tego, a co u tej. To jest nic w porównaniu z tym, co zrobi sztuczna inteligencja. Także czekają nas ciekawe lata. To co? Kończymy na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że wytrzymali Państwo do końca części pierwszej. Zapraszam na część drugą za 10 minut. Tak jest, zapraszamy. Link mają Państwo na czacie. A teraz przerwa do 18:10.